ataki na rolnictwo ze strony władzy już nikogo nie dziwią. Jednak równie dużym problemem są ataki ludności napływowej chcącej zniszczyć budowane pokoleniami gospodarstwa. Państwo Schneider od dziesiątek lat prowadzą gospodarstwo rolne w gminie Suchy Las w województwie wielkopolskim. Już kilka lat borykają się z ciągłymi donosami ze strony ludności napływowej i uprzykrzaniem życia tak bardzo, jak to tylko możliwe. Powód jest banalny. Ceny działek budowlanych w tamtym regionie, bowiem gmina Suchy Las staje się, nazwijmy to, sypialnią Poznania. Jednak co najgorsze, lokalne władze popychane przez deweloperów, jak i ludność napływową wprowadziły plan zagospodarowania przestrzennego, który jest równoznaczny z zakazem budowy budynków o przeznaczeniu rolniczym oraz rozwojem gospodarstw rolnych, a dla państwa Schneider również z zakazem hodowli zwierząt. Znajdujemy się w Chludowie, gmina Suchy Las pod Poznaniem. Gospodarstwem moja rodzina tutaj w Chludowie zajmuje się od 100 lat, w obecnym miejscu od prawie 50. No, mamy wielkie problemy związane z możliwością jakiejkolwiek rozbudowy. Właśnie w dniu dzisiejszym na obradach sesji gminy Rada podjęła decyzję o całkowitym zakazie rozbudowy i możliwości maksymalnie do 20% rozwoju obecnych gospodarstw. W gospodarstwie hodujemy świnie i bydło opasowe. Niestety będziemy zmuszeni do likwidacji hodowli świń, ponieważ nie możemy wybudować zbiornika na gnojowice, co nakazują nam przepisy unijne i krajowe. No, niestety nie mogę dostać decyzji na budowę, ponieważ wójt bardziej słucha mieszkańców z miasta niż nas tutaj starych mieszkańców, którzy żyjemy i prowadzimy gospodarstwa od praktycznie początków Chludowa. W roku 2000 Rada Gminy zmieniła miejscowy plan zagospodarowania w obecnym gospodarstwie, niestety na mieszkaniówkę. Wybudowali się ludzie z miasta i od 2010 roku mamy ciągłe kontrole z donosów. Kontroli potrafiło być maksymalnie 15 w roku. Żadna kontrola do tej pory nie nakazała nam likwidacji gospodarstwa, chociaż miałem 30-dniowy termin wyprowadzenia zwierząt z gospodarstwa. Na szczęście skutecznie udało nam się obronić. W 2016 roku wystąpiłem o warunki zabudowy na nowe siedlisko rolne. Miała tam powstać tuczarnia na niecałe 600 sztuk świń, nowy dom, hala magazynowa i wcześniej wspomniany zbiornik na gnojowice. Niestety protest mieszkańców skutecznie mi tą inwestycję zablokował. No i w tej chwili dostałem trzecią odmowę od wójta na wydanie tych warunków zabudowy. Rolnicy z naszej gminy złożyli w sprawie dzisiejszej zmiany w studium 23 sprzeciwy. Wsparły nas Wielkopolska Izba Rolnicza oraz kółka rolnicze. Niestety mam wrażenie, że radni nie przeczytali tych pism i jednogłośnie odrzucili nasze sprzeciwy. Znajdujemy się na moim polu w Chludowie, gdzie miało zostać przeniesione gospodarstwo rolne. Wniosek o warunki zabudowy złożyłem 4 lata temu w marcu. Na tym polu miała zostać wybudowana tuczarnia na 570 sztuk świń, zbiornik na gnojowice, hala magazynowa i nowy dom. Niestety protest mieszkańców spowodował całkowity zakaz wydania decyzji przez wójta. W chwili złożenia wniosku o warunki zabudowy zostało zwołane zebranie wiejskie. No i niestety ludzka niewiedza jest na tyle głupia, że tak powiem. Ludzie wymyślili, że w tym miejscu ma powstać tuczarnia na 60 tysięcy sztuk, co jest absolutnie nieprawdą. Ilość 60 tysięcy sztuk jest to ilość całkowicie niewyobrażalna dla takich małych hodowców, jakimi my jesteśmy. Na tym terenie obok znajdują się dwa domy, które zostały wybudowane w ramach zabudowy siedliskowej. Jako gospodarstwa rolne niestety żadnych budynków inwentarskich koło tych domów nie wybudowano.
Zaniepokojeni całą sytuacją postanowiliśmy złożyć wizytę wójtowi i zapytać, czy widzi jakiekolwiek szanse na rozwój istniejących gospodarstw oraz czy planuje w przyszłości doprowadzić do kompromisu pomiędzy ludnością napływową a rolnikami. Gmina wyglądała inaczej, rolnictwo wyglądało inaczej. To były lata 90. Wtedy zarówno procentowy udział gospodarstw rolnych w stosunku do roku 2021, roku 94, kiedy zaczynałem swoją pracę w urzędzie, był oczywiście zupełnie inny. Inny był również parytet, jeżeli chodzi o udział gruntów na terenie gminy Suchy Las, gruntów wykorzystywanych rolniczo do gruntów, które były wykorzystywane po prostu w inny sposób, czy to na rozwój mieszkalnictwa, czy na działalność gospodarczą, czy na rozwój obszarów publicznych. I niezależnie, czy jest to Suchy Las, Złotniki, Goleńczewo, czy Chludowo, tereny te postrzegane są przez inwestorów jako tereny warte zainteresowania. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy inwestor może, czy ma szansę zainteresować osobę posiadającą grunty rolne, często w dużych areałach, współpracą, czyli krótko mówiąc, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zakupem tej ziemi, zainwestowania środków, przeznaczenia tych terenów na działalność gospodarczą lub też rozwój mieszkalnictwa. Sporo osób z tych, o których wspomniałem, z tych 100 autochtonicznych rolników, którzy tutaj byli na terenie gminy, z takiej oferty skorzystało, takie jest ich konstytucyjne prawo. Oni są dysponentami własnych nieruchomości. W wielu miejscach pojawiła się zabudowa mieszkaniowa. Część tych terenów, te oczywiście, które, czy zwłaszcza te, które leżały blisko układów komunikacyjnych, miały możliwość zbudowania czy rozbudowania infrastruktury technicznej, zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Czy w tym konkretnym przypadku sprawy to jest budowa i to stowarzyszenie, które tam działa, czy oni mają szansę niejako poprzez to, co Pan mówił, że w pierwszym kwartale będzie ponownie brane wagę, czyli jeżeli chodzi o to stowarzyszenie, oni mają jakąś tam szansę, ażeby uwzględnione zostały te wszystkie? Znaczy, ja mówiłem o spotkaniu dlatego, żeby nie przegapić etapu składania wniosków do zmiany studium, bo przy tym studium, o którym rozmawialiśmy, które zostało uchwalone, tam popełniono też dwa błędy zaniechania przy pierwotnych wyłożeniach, przy pierwszych wyłożeniach. I żeby takiej sytuacji nie było tutaj, ja jestem przekonany, że oczywiście członkowie stowarzyszenia będą obserwowali, jak ta procedura będzie się rozwijała, ale żeby mieć stuprocentową pewność, ja zorganizuję spotkanie i powiem, teraz jest czas na składanie wniosku. Możemy to zrobić dzisiaj poprzez protokół uzgodnień, to może być protokół rozbieżności, ale będzie dokumentem, który wejdzie do puli wniosków do studium. I dodatkowo oczywiście zostaną poinformowani, że już nie pamiętam, jaki jest okres przy studium, ale to jest chyba 3 tygodnie, pierwszy etap opracowywania dokumentu, czyli składanie wniosku i wtedy będziemy mieli pewność, że nikt nie przespał tego momentu, kiedy należało po prostu z takim wnioskiem wyjść. Ta zmiana w zestawieniu z tym studium, które będzie opracowywane, jest też dużą szansą do stworzenia nowej wykładni funkcjonowania rolnictwa w Chludowie. Również w Zielonkowie, może w części nawet w Goleńczewie, chociaż w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim w Chludowie. Jeżeli mówimy o rozwoju produkcji, o produkcji zwierzęcej w samej miejscowości, nie. Prawdopodobnie to się nie uda na taką skalę, jak niektórzy by tego oczekiwali, byliby zainteresowani.
Natomiast wykształcenie nowych obszarów i zagwarantowanie dla rolnictwa tych, czy dedykowanie rolnictwu tych obszarów, jak najbardziej tak. I to na pewno w przeciągu następnych 2 lat pozwoli na trwanie rolnictwa w Chrudowie. Zapytany jednak o konkretną sytuację państwa Schneider, nie chciał udzielić odpowiedzi. Państwo Schneider mają obecnie taki problem, że do końca roku muszą wybudować zbiornik na Gnojowice, co jest nakazane dyrektywami azotanowymi z Unii Europejskiej, ponieważ są zobligowani, jeżeli chcą prowadzić dalej hodowlę, do przechowywania Gnojowicy minimum pół roku. No i na chwilę obecną takiej możliwości nie ma. Nie ma. To jakby wiąże się z koniecznością wybudowania zbiornika. No tak. I teraz oni, jeżeli nie wybudują do końca roku, no dla nich to automatycznie oznacza zakaz hodowli. Na ile można było połączyć w ogóle to wymagania, które, żeby zachować tą hodowlę? Ja mam pełnomocnika, jeżeli chodzi o państwa Schneiderów i tylko z tym pełnomocnikiem na temat państwa Schneiderów możecie państwo rozmawiać. Sytuacja państwa Schneider nie jest jedyną taką w kraju. Udaliśmy się do gminy Łabiszyn, aby porozmawiać z tamtejszymi rolnikami, jak i burmistrzem. Dzień dobry, nazywam się Jakub Kalitowski. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa rolnego Pszczółczyn, prowadzonego od 2008 roku. Na terenie gospodarstwa znajduje się hodowla trzody chlewnej oraz koni ukierunkowanych na tryb sportowy. Od jakiegoś czasu borykamy się z problemami, które dotykają coraz więcej rolników w całej Polsce. Mianowicie chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, który ma otaczać przestrzeń naszego gospodarstwa. Zastanawia nas kierunek tego planu, ponieważ dochodzą do nas głosy z Polski, że jest to skuteczna metoda blokowania rozwoju gospodarstw rolnych. No i jesteśmy po prostu bardzo ciekawi, czy w naszej gminie będzie to wyglądało podobnie. Biorąc pod uwagę pytanie panów dotyczące planu miejscowego, to jest on niewątpliwie następstwem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli takiego dokumentu, który na terenie naszej gminy obowiązuje już od ponad 10 lat i który bardzo wyraźnie określa, jakie mają być cechy dominujące w danym obszarze. Jeżeli mówimy o północnej części naszej gminy, a tutaj szczególnie o środowisku Pszczółczyna, Władysława, Sosnowca, to w naszym studium jest bardzo wyraźnie określone, że dominującą funkcją, którą zresztą my już dostrzegamy od co najmniej 20 paru lat, jest funkcja mieszkaniowa i dlatego, ponieważ rolnicy, byli rolnicy, w dużej mierze podzielili swoje grunty, uzyskali stosowne decyzje i sprzedali je byłym mieszkańcom Bydgoszczy, obecnie tym osobom, które zamieszkują na terenie naszej gminy. Zostawiliśmy oczywiście to, co jest genezą tego środowiska, czyli funkcję uzupełniającą jako rolnictwo, bo ono w niewielkim zakresie też tam jeszcze funkcjonuje. I tutaj jest bardzo istotną sprawą, że osoby, które docierają na teren gminy naszej, a myślę, że i każdej innej w Polsce, powinny najpierw z takimi dokumentami jak studium, czyli tymi, które wskazują kierunki rozwojowe danej gminy, bardzo szczegółowo się zapoznać i wtedy pomyśleć, na ile planują rozwój swojego pomysłu w danym środowisku. My mamy dosyć czytelnie określone w naszym studium te tereny, które są przeznaczone między innymi czy to do funkcji mieszkalnej, czy do funkcji rolniczej. Zresztą taka gmina dosyć charakterystyczna, gdzie północna część to na dzień dzisiejszy mieszkalnictwo i jeszcze raz mieszkalnictwo, natomiast południowa to jest to cały czas istniejące rolnictwo. Rolnicy jednak nie do końca zgadzają się z opinią burmistrza. Gospodarstwo rolne w Pszczółczynie powstało w 2008 roku. Na początku zajmowało się hodowlą koni. W 2009 roku doszła trzoda chlewna i od tamtej pory gospodarstwo jest rozwijane w kierunku hodowli trzody chlewnej, chowu i hodowli. Plan studium zagospodarowania przestrzennego, do którego odnosi się burmistrz, powstał dopiero w 2011 roku.
więc ciężko było nam się odnieść z planowaniem rozwoju gospodarstwa do tego, co zostało zaplanowane w gminie. Jeden z deweloperów, kiedy powstał plan, przyjechał do nas i też miał pretensje o studium zagospodarowania przestrzennego, ponieważ podniosło to ceny gruntów rolnych, które można było zakupować od agencji, których zresztą jest jeszcze duża część tutaj w naszym regionie. I agencja nadal wydzierżawia je jako grunty rolne, a nie jako grunty deweloperskie. Większość gospodarstw oprócz naszego tak naprawdę w tym regionie istnieje od wielu pokoleń, przynajmniej od dwóch, każdy z nich, które zajmuje się produkcją zwierzęcą. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Bańka, jesteśmy w miejscowości Pszczółczyn. Tutaj prowadzę gospodarstwo wraz z małżonką po produkcji bydło mleczne. Zamierzamy całe nasze życie poświęcić w tym kierunku, aby rozwijać się, zwiększać do jakiegoś stopnia tą hodowlę. I nie zamierzamy sprzedawać działek, gruntów rolnych na działki pod budowę budynków, tak jak jest to mówione przez ludzi napływowych z miejscowości Bydgoszcz. Dzisiaj akurat przyjechał do mnie taki minimalistyczny rolnik z sąsiedniej wsi, który podejrzewam z 20 lat temu utrzymywał się z gospodarstwa. I przyjechał z takim zapytaniem, czy nie kupię od niego 7 balotów siana. Bo jakby nie patrzał, przez ostatnie 2 dekady został wykończony przez system i teraz gospodarzy już tylko hobbystycznie. Nie wie, co teraz z tymi nawet balocikami zrobić, a my przy swojej produkcji rocznie ściągamy około 1000 ton paszy dla naszych zwierząt rocznie. To ja nawet nie, przy tych cenach paliwa nawet nie opłaci mi się jechać po te baloty do tego rolnika, żeby je przywieźć, bo nawet nie mam takiego małego sprzętu, żeby to jakoś kalkulować i jemu tą paszę odebrać. I my nie sprzedajemy tutaj gruntów rolnych pod działki, jedynie ewentualnie robią to tacy właśnie minimalni rolnicy, którzy zostali wykończeni przez system dekadę, 2 dekady wcześniej i po prostu szukają jakichkolwiek teraz pieniędzy, żeby dotrwać do emerytury lub do śmierci. No. Innego wyboru nie ma. Mam z żoną 2 dzieci, syna i córkę, ale przy takiej nagonce, co jest teraz prowadzona w państwie polskim na rolników przez ludzi napływowych z miast, nie będę ich nigdy w życiu namawiał na to, żeby zostali na gospodarstwie i prowadzili to dalej, bo to nie ma sensu, bo my jesteśmy traktowani jako ludzie gorszego sortu, jako odludki jacyś. Którzy produkują, znęcają się nad zwierzętami, a nie wiadomo w jakim celu. A ja nie wyobrażam sobie tego, żeby za 10 czy 15 lat jeść suchy chleb, bo nie będzie na nim masła lub nie będzie na nim szynki. Witam, nazywam się Marcin Kufel. Jesteśmy w miejscowości Pszczółczyn pod Łabiszynem. Prowadzę gospodarstwo rolne, wielopokoleniowe. Jestem trzecim pokoleniem, które przejęło prowadzenie gospodarstwa na tym terenie. Nie zamierzamy sprzedawać gruntów, wręcz przeciwnie. Gdyby była tylko taka możliwość, dokupiłbym gruntów, żeby zwiększyć areał uprawy. Czynione są coraz większe inwestycje, przez co zamierzam długoterminowo prowadzić to gospodarstwo. Wracamy do Chludowa i państwa Schneider, którzy zostali oskarżeni o rzekome zatruwanie środowiska poprzez rozlewanie gnojowicy i stanęli przed sądem. Witam serdecznie, Waldemar Kowalski, miejscowość Gościewo, Agrounia. O co chodzi? Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie u pana Adama Schneidera w Chludowie. Tak, tego, który właśnie między innymi o to bydło chodzi. I nie tylko bydło, bo chodzi tutaj o całe gospodarstwo. Gospodarstwo, które tutaj jest już od 3 pokoleń, w tym miejscu jest bodajże od 50 lat. Wkoło nie było jeszcze innych budynków, domów jednorodzinnych. Te gospodarstwo tutaj było. Teraz pojawiało się tutaj domów dookoła niczym grzybów po deszczu. I te gospodarstwo zaczyna przeszkadzać.
zaczyna przeszkadzać. Zaczyna przeszkadzać, że te bydło wyje, świnki, które są w chlewie tutaj za panem operatorem, kwiczą. Od obornika jest zapach czasami, znaczy jest specyficzny, a nie nieprzyjemny. On jest specyficzny. Ktoś, kto nie zna charakterystyki produkcji rolnej i się na tym nie zna, no to będzie uważał, że tutaj śmierdzi, czy dzieje się krzywda. Błąd, błędne myślenie. Pan Adam został tutaj teraz wrzucony do takiego worka, gdzie został jeszcze paradoks, że został prawie bez swojej wiedzy, znaczy nie tyle wiedzy, co po prostu wbrew swojej woli, pomimo że szły sprzeciwy, został zmieniony zagospodarowanie tego terenu, że tak powiem, został grzecznie poproszony, żeby już przestał to robić, ponieważ tutaj główną funkcją będzie teren mieszkaniowy. I że tak powiem, przy poparciu ludzi, którzy chcą się tu osiedlić, jest grzecznie mówiąc wyganiany. Ale to nie jest grzecznie, bo tutaj jest bardzo wiele donosów, bardzo wiele kontroli. I to jest taki, jest to na umęczenie, jak tak dalej pójdzie, no to nie chciałbym, żeby się Adam tym zmęczył, ale no podejmie przykrą decyzję, albo będzie musiał opuścić to miejsce, ja bym tego nie chciał. Ta sprawa tutaj jest takim wierzchołkiem Góry Lodowej, który pokazujemy jako przykład, natomiast te podpoznańskie Chludowo to jest taki przykład, ale Poznań ma wiele stron, gdzie się ta aglomeracja miejska rozrasta, czy to w teren przemysłowy, czy mieszkaniowy, tak jak w tym przypadku, ale to nie jest jedyne miejsce. Ile jest miast, miasteczek w Polsce, które się rozrastają, ten problem będzie tam, jest w tym momencie, a w innych miejscach będzie za jakiś czas, a tu gdzie jest, będzie się nasilał. I tutaj bardzo staramy się pomóc na tyle, ile idzie. I teraz test studium uwarunkowania przestrzennego, które zostało uchwalone, będziemy tutaj razem z panem Adamem zaskarżać. Kiedy tylko się pojawi uchwała, przy wszystkich możliwych, użyjemy wszystkich dostępnych nam możliwych środków i metod, żeby tą uchwałę zaskarżyć. Dlaczego? To gospodarstwo było pierwsze i ono powinno być sednem tego tutaj terenu. Naprawdę nie interesuje pana Adama, co sąsiadka, czy ktoś inny za płotem, za kanałem, za drogą co robi. Każdy ma swoją działkę, niech tam sobie rozwija i się i jak chce. Niech nikt nikomu nie zagląda za płot i jednocześnie my też zaglądać nie będziemy. Tak jak mówię, wszelkimi dostępnymi metodami, który tylko idzie, będziemy tutaj sprawę pana Adama przedstawiać, nagłaśniać i udowadniać, że to nie on jest intruzem, czy trucicielem, czy zakłócaczem porządku, tylko jest rolnikiem z krwi i kości, dzięki czemu właśnie wykorzystacie, mając tutaj czy to wołowinę, czy to wieprzowinę, czy miód, który też bardzo, bardzo dobry tutaj Adam pozyskuje. Nie bądźmy hipokrytami, nie wyganiajmy swoich sąsiadów, rolników z ich własnego podwórka, a tak to ma tutaj miejsce. Tak jak powtarzam, wszelkimi dostępnymi sposobami, czy to prawnymi, czy czasami sugestią, czasami grzeczną, czasami mniej grzeczną prośbą, będziemy tutaj sprawę pana Adama nagłaśniać i bronić. I tak jak powtarzam jeszcze raz, to jest przykład. To jest przykład i takie tragedie, bo to trzeba nazwać po imieniu. Takie tragedie dzieją się w innych miejscach. Przyczyną jest tego co? Przyczyną jest tego to, że nie ma zapisów, czy to ustawy, czy jakby to nazwać, która chroni rolnika na swojej własności. Brak takich przepisów, które określają, że to czytaj no, w przypadku Francji czy Niemiec, gdzie jest takie właśnie zapachy czy hałasy, są wpisane w dziedzictwo kulturowe wsi. U nas czegoś takiego nie ma. Jeśli czegoś takiego nie ma, daje to otwarte pole do manewru dla ludzi, którzy chcieliby tutaj się osiedlić, albo inaczej powiem, zainwestować. W co zainwestować? W budownictwo mieszkaniowe. Jeśli nie ma przepisów, które nas chronią, to tak jak pana Adama jest napieprzana jak bęben. I to nie tylko pana Adama, bo w innych też. I nie tylko tutaj, tylko w wielu miejscach Polski. Będziemy też naciskać, bo bardzo wiele dróg zostało już przez pana Adama i stowarzyszenie, którym jest wydeptane. I będziemy cisnąć te tematy dalej, żeby faktycznie tutaj zabezpieczyć interesy rolników w ich naturalnych siedliskach, tam gdzie występują, żeby to zostało wreszcie dociągnięte do końca, a nie żeby ludzie się bali, że zostaną z własnych gospodarstw grzecznie wyproszeni. To jest chyba najsubtelniej tylko jak mogę powiedzieć, bo nie chciałbym tutaj się brzydko wyrażać. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć na teraz. Będziemy Adama bronić przed sądem w Poznaniu. Będziemy się spotykać z włodarzami tutaj też w tych sprawach. Będziemy pytać o opinię, o ich sugestie, o ich plany na tą miejscowość, na okolice tej miejscowości. No i będzie to chyba jasny znak sygnał, w którą stronę to idzie. Jeśli zatrzymamy takie chore i nieprzyjemne przepisy czy zmiany tutaj, to w innych miejscach też się, mam nadzieję, uda.
Dziękuję. Witajcie moi drodzy, Waldek Kowalski z tej strony. Po miesiącu od ostatniej rozprawy spotykamy się znowu pod sądem rejonowym w Poznaniu na sprawie wytoczonej panu Adamowi. Dzisiaj zeznawał tutaj pan Adam, jego mama oraz przedstawicielki wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oskarżenie o zatruwanie środowiska, czyli z naszej strony wygląda to po prostu, to było rozlewanie gnojowicy po polu. Strona Adama musiała udowadniać swoją niewinność, strona oskarżająca, czyli tutaj akurat WIOŚ, no nie przedstawił dowodu. Tam chodziło o to, że Adam dezynfekował swoje budynki preparatem, który nazwy nie będę wymieniał, ale dezynfekował budynki i został oskarżony, że ta mieszanina została tutaj, zatruwa środowisko. Strona oskarżająca na moment oskarżenia nie przedstawiła nawet dowodu, czyli jakieś próbki i tak dalej, wobec czego dostarczyliśmy tutaj swoją próbkę, żeby tu zobrazować, czego się sprawa tyczy. Na dzień dzisiejszy linia oskarżająca się, że tak powiem, chyba wypaliła, bo oskarżenie było kompletnie bezpodstawne. Sprawa na dzień dzisiejszy się nie zakończyła. Będzie kiedy, Adam? 28, 18 stycznia. 18 stycznia i wtedy mamy nadzieję, że ta sprawa wreszcie się zakończy. Ta sprawa to taki, jak już mówiliśmy ostatnio, wierzchołek góry lodowej. Teraz Adam, twoje wrażenie ze sprawy, jak to widzisz i czy masz nadzieję, że to się zaraz skończy, tego 18? No moim zdaniem sąd nie wie, jak tą sprawę rozstrzygnąć, ponieważ ochrona środowiska nie wzięła żadnych próbek. No i nie ma jak udowodnić tego, czy ja jestem faktycznie winny, czy nie jestem. Paranoja. Po prostu paranoja, jak w proces Franca Kawki, musisz udowadniać swoją niewinność, nie? Dokładnie. No kurczę, to nie jest tylko sprawa Schludowa pod Poznaniem, bo tych spraw naprawdę dzieje się więcej, tak? To jest taki wierzchołek góry, a tych spraw dzieje się więcej w innych miejscach naszego kraju. I no, to jest kurde smutne, ale jak nie będziemy jasno o takich problemach mówić głośno i bronić swoich normalnie praw tutaj do normalnej pracy wykonywanej zgodnie z przepisami, jakimi jesteśmy też obowiązani, tak? Tak jakby choćby termin stosowania nawozów azotowych mamy do teraz w tym roku do 30 listopada, czyli zostały nam jeszcze tam 5 czy 6 dni. Dlaczego tutaj bronimy dzisiaj Adama, jesteśmy z nim? Bo jeśli dzisiaj nie obronimy produkcji zwierzęcej i możliwości normalnego też stosowania tutaj nawozów naturalnych i tak dalej do końca listopada, czy w ogóle w tym roku, to my za 2 lata, za rok, za 5 możemy w ogóle tego nie robić, jeśli będą na nas miastowi czy przybysze cisnąć, że robimy właśnie w ten sposób. Jeśli ktoś się podda, to już do produkcji zwierzęcej nie wróci. My nie oddajemy ani paznokcia, ani palca, nadgarstka, łokcia czy przedramienia. Po to jesteśmy tutaj razem dzisiaj z chłopakami, żeby tą sprawę, żeby pomóc, żeby to nagłośnić, żeby ona wybrzmiała w odpowiedni sposób. I nie oddamy Adama, tak samo będziemy jeszcze ostatniego dnia, 18 stycznia. I wtedy mam nadzieję, że zostanie to przypieczętowane, że Adam jest niewinny i dalej może robić to po prostu, co robił. Przynajmniej ja to tak widzę. Adam, jeszcze coś do dodania masz może? Ja myślę, że będzie dobrze. Dziękuję tutaj przede wszystkim też kolegom, którzy dzisiaj też się licznie stawili. Mogli robić dzisiaj coś innego, mogli wozić też u siebie azoty, ale jeśli woziliby dzisiaj, a nie obroniliby tej sprawy tutaj, to tak jak mówię, za rok, za 2, za 5 mogliby ich nie wozić nawet u siebie w ogóle. Bronimy tej sprawy wspólnie i bronimy ją dzisiaj w Poznaniu, ale bronimy ją też przede wszystkim dla Was, dla innych rolników. No i tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że po zakończonej sprawie chcieliśmy porozmawiać tutaj z paniami z inspektoratu, żeby ustosunkowały się do tej całej sprawy, jak one to widzą, dlaczego tak postępują, albo na czyje zlecenie, czy na czyją prośbę i tak dalej. No niestety panie no nie chciały rozmawiać, powiedziałbym nawet, że no uciekły i no nie było tutaj z ich strony żadnej rozmowy. Przykre to, bo obiektywne by to było, gdyby ta sprawa była powiedziana z dwóch stron, nie tylko z jednej. Ale no, wybrały taką drogę. Uciekły, trudno. Nieobecni nie mają głosu, więc na razie mam nadzieję, że nasz głos zostanie odpowiednio usłyszany i wybrzmi. Po kilku tygodniach wróciliśmy do Chludowa, aby zobaczyć, jak rozwija się sytuacja.
Po licznych rozmowach telefonicznych z posłami z okolicy udało nam się spotkać z posłem Starczewskim z Platformy Obywatelskiej. Obiecał, że zajmie się sprawą i powiedział, że zostanie ambasadorem rolników z gminy Suchy Las. Jeżeli doceniasz naszą pracę, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję i kliknąć dzwoneczek. A wszystkim rolnikom życzymy wytrwałości w tym, co robią, i spokoju. Do usłyszenia.